Witam Państwa bardzo serdecznie z gmachu Sądu Najwyższego. Cieszę się bardzo, że chociaż tą drogą mogę złożyć Państwu, wszystkim obywatelom Rzeczpospolitej Polskiej, życzenia świąteczne, miłych, zdrowych, spokojnych, uciszonych świąt Bożego Narodzenia i dobrego Nowego Roku, lepszego Nowego Roku 2019, choć dobrze, żeby nie był gorszy. Chciałam Państwu bardzo podziękować za to, że wspieraliście sędziów i sądy w obronie praworządności. Ale to wsparcie było bardzo nam potrzebne dla takiej świadomości sędziów, że walczymy o coś dobrego, że nie walczymy o siebie, tylko walczymy o kształt państwa, o rozdział sądownictwa od organów wykonawczych i państwo dawali nam podstawę do tego, żeby myśleć, że nie tylko my tak sądzimy. Także za to bardzo, bardzo dziękujemy. Chciałabym jednak powiedzieć, że to nasze małe zwycięstwo, które nie jest jeszcze zwycięstwem stuprocentowym, ponieważ ustawa nie została opublikowana, czyli nie weszła w życie. Pracujemy na podstawie postanowienia sądu w Luksemburgu i to jest wystarczająca podstawa, no ale skoro ustawodawca zamierzał ustawowo to uregulować, no to czekamy, żeby to była ta regulacja wprowadzona, tym bardziej, że przedstawiciele władzy wykonawczej, pan prezydent uważa, że taka ustawa jest konieczna i nie respektuje postanowienia Trybunału w Luksemburgu, co oznacza, że na przykład mnie nie uznaje za sędziego czynnego, nawet tak bym powiedziała. No ale miejmy nadzieję, że to zostanie opublikowane i że nasze wszystkie nastroje co do Sądu Najwyższego zostaną wyciszone i takie negatywne emocje. Ale muszę przypomnieć, że to nie jest wszystko, o co walczyliśmy, o czym pisaliśmy w opiniach Sądu Najwyższego, ponieważ niekonstytucyjne były także działania dotyczące, a może przede wszystkim dotyczące KRS-u. Tutaj w Sądzie Najwyższym dotyczy to 20 paru osób. Natomiast KRS to jest machina, która będzie wybierała sędziów sądów powszechnych, wszystkich i Sądu Najwyższego i NSA, w sposób naszym zdaniem niewłaściwy, ponieważ sędziowie, którzy są w tym KRS-ie, nie zostali zgodnie z konstytucją wybrani. I dlatego jeszcze nic nie jest zakończone, jest dotknięte przez władzę i mamy drobne zwycięstwa jako obywatele RP, ale jeszcze nie ma tego, na co czekamy. Mimo wszystko miejmy nadzieję, że to skończy się dla naszej ojczyzny dobrze i życzę Państwu wszystkiego dobrego jeszcze raz na święta i na nowy rok. Dziękuję bardzo.